Kamiczuła, moi drodzy parafianie, czwarty odcinek z serii naszego Labiryntu w Zangetsu i witam serdecznie Great Coyote z tej strony PlayStation 5 4K HDR Gameplay. Tak wygląda ten labirynt, słuchajcie, który sobie tutaj po troszku przeszedłem. No straszne, wkurzające sprawy są, że tu co kawałek są te kolce w tych takich, jak widzicie, zagłębieniach przy murze. I dotarłem do finałowego wyjścia z tego labiryntu. No, jesteśmy nieco pokiereszowani, szczególnie moi wojownicy, troszeczkę lepszego sprzętu tutaj mamy, natomiast no, bardzo ważne jest to, żeby tutaj teraz to opuścić. W związku z tym udajemy się i zobaczymy, co nas czeka, czy będziemy mogli wrócić wreszcie o. I do drugiej części labiryntu, nawet nie wiem, gdzie jestem. Dalej jestem chyba w tym lesie. No to wygląda i to jest ta druga część tego labiryntu i nie można jednak... Tick fog. Tak, czyli czy to jest mgła. Czyli teraz pytanie jest, czy jeżeli bym zrobił torch, to co to coś w ogóle da? Mam tu sneaking, tak? Nie wiem, w ogóle właśnie widzicie, jak to się skończy. Jest bardzo duża tutaj jakaś arena. Może być zaraz ten oczywiście niebezpieczny coś w postaci tego potwora. Chciałbym móc wrócić do zamku, a takiego czegoś tu nie ma po prostu. I to jest najgorsze, że nie można tego, do tego zamku wrócić. O, i widzicie, i to tak tutaj wygląda. A może po tej stronie jeszcze można było przejść? Nie, nie można było. O, i mi się skończyła pochodnia, ale jestem mądry po prostu. Mądry Polak po szkodzie, czyli to, zobaczcie, nic nie widać, nie? A jak nic nie widać, to potem to jest tak, że... A dlaczego jestem sneaking? No, muszę być sneaking, bo inaczej będzie zaraz po mnie, nie? To jest cel tych wrogów. A ja nie chcę się z wszystkim, ale nie udało się. Ja pierniczę, tutaj ten Mokorumer 3 z tyłu, a z przodu są jeszcze Humanoidzi 5. To jest tak niebezpieczna sytuacja. Szczególnie kto walił do przodu. Battle Cry oczywiście. Tak, co tu mogę zrobić? Silence chyba tylko tyle. Trzeba ich uciszyć. Tu już nie ma po prostu co... Nie ma wyboru. I trzeba ich spalić. O. Ale dostał krytyka, gościu. My też trochę dostaliśmy. Jeszcze Corrupted dostaliśmy. A nie mamy co się po prostu cieszyć. Dobra, zostały tylko... Jeszcze jakieś zombie są. 4. Świetne, nie? Ci są uciszeni. Co to teraz jest? Ale trzeba to ich atakować, bo oni są niebezpieczni. Dawaj, teraz on ma to 7. To jeszcze weź tego samuraj slasha i loot mi tam po prostu ostro. Holy Water, czy to są zombie? No spróbujemy. Dobra. Słabo, strasznie dostają. O, jednak dostał Holy Water. Ja pierniczę, to już ten już prawie nie żyje. Ale jaki tam loot dostał, widzieliście? Za 64, nie? Dobra. Jedziemy. Dawaj, Samurai Slash. Tu go uzdrów. O, jaki krytyk za 15. Zostali ci Mokumokureny, nie? Tylko, że oni strasznie nawalają. Teraz nie są uciszeni.
On tu wali tym slashem tam i to ostro. Tego jeszcze musisz uzdrowić, bo ja tutaj nic więcej nie dam rady. O. To jest najgorsze, że oni na trzech idą, nie? Trafił, ale krytyka. Ten jednak samuraj robi niezłą robotę. To trzeba powiedzieć. Nie, to teraz już starczy. Teraz wystarczy takie coś. Ale dobra, jedziemy. Jest z łucznikiem jeszcze. Mega doświadczenia 446. Poison Spike chcą jako... No i próbuj. Success, Found Medicine, no to się oczywiście przyda. Aha! Ślepy zaułek jeszcze był. To jest to, co lubimy po prostu najbardziej. Medicine that cured ones. Komu teraz? Temu chyba trzeba, nie? 53 ma, no. Ale tu jestem skorupty nieźle teraz. Zobaczmy sobie status. Korupted ma 10 i widzicie, i więcej się wtedy nie uzdrowi, nie? To jest też o to właśnie chodzi. W tym całym badziewiu. Tak. Dobrze idziemy, no i dokąd mamy iść? Dobrze. Tak się wydaje, że dobrze. Okej. Okay. Kolejny do przodu chyba, bo nic innego tu już nie zostaje. To the thick fog, you make out the hazy outline of not one, but eight moons. 8 księżycy. To nie jest moons. To spider, to jest to, ten boss. Ja pierniczę. A czemu on jest tak daleko? Pitch black gigantic fugitive. Na razie, nie? Jedziemy. Battle Cry. Jakie masz itemy? To można z tego paraliżu, nie? No tu nie ma wyjścia, tu trzeba już jechać. Aha. Dajmy mi jeszcze Divine Bolt. I teraz to, co on zrobił, to był Sleep. Spróbujemy, czy to zadziała w ogóle. Okej. Okay. Alright. Jeszcze 17 tego, nie? Health. No to grubo teraz coście zrobili. To jeszcze flame, może zapalimy ją. Dzięki. Dzięki. O, ale dostała za 54. No to i co z tego, jak się jeszcze po prostu upgrade'owała. A tych dwóch nie żyje. Jaki corrupted jestem, nie? Co tu jeszcze mogę zrobić? Nic już nie mogę zrobić. Dawaj. 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 Dzięki! 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 Wszyscy zginęli prawie. 17 tych jeszcze. Co tutaj można zrobić? No i tak na nikogo nie działa. To trzeba by być jakimś mega kolesiem w ogóle, żeby to zrobić, nie? Przecież to coś, co tutaj robi, to jest... No one can act!
Wszyscy nie żyją. The labyrinth claims your soul. Grubo. Nie, no to spróbujmy od ostatniego punktu save'a. O, jaki ładny ekran się złączył. Jeżeli w ogóle damy radę to zrobić, 10 minut. No ale to trzeba być mega przygotowanym na tą pajęczycę. No to przecież to w ogóle... Ja nie wiem, jakie jest zbroje. Plus 1000 punktów mam mieć. Jak tutaj zwykłe walki, to są tak mega trudne, że... No niech się ktoś tego podejmie, niech pokaże, jak się gra. Bo ja tutaj te podstawy to potrafiłem jakoś ogarnąć, ale dalej to widzę im dalej tym gorzej, nie? Chyba nie da rady zloadować tego, słuchajcie. Zobaczymy, czy w ogóle da radę to, jak zrestartuje grę. Tu się nic nie dzieje, także to nagranie będzie krótkie, bo tutaj... Jak widzicie, na tym się kończy, więc życzę wam wszystkiego dobrego, natomiast pajęczyca zrobiła naprawdę z nas jesień, tyle mogę wam powiedzieć, po prostu jesień. Tutaj nie ma co tak po tym labiryncie łazić, chyba trzeba tylko iść w jednym kierunku, wie jak się wie już dokąd iść, ale to było mądre.